aktualizacji 8.9 dostaliśmy nowy tryb, zwanych bitew drużynowych. Teoretycznie ma on uwzględniać system losowania oparty na umiejętnościach, ale nawet oficjalne zapewnienia mówią, że na samym początku tego systemu po prostu nie ma, ponieważ będą się w nim liczyć tylko umiejętności z tego trybu. Więc na początku, ponieważ nikt w nim nie grał, nie da się ustawić tego systemu. Ach, jak wyglądają zasady bitew drużynowych? Jest to klasyczny format z ESL, ale jeśli ktoś nie grał, to mogę wyjaśnić. Tutaj moje pudło. Zasadniczo mamy 42 punkty poziomów. Czyli poziomy drużyn mogą wynosić maksymalnie 42. Gra 7 graczy. Jeżeli jakaś drużyna ma jednego gracza mniej, to ma jeden punkt mniej. Dlatego my mamy 41 punktów i jeden punkt zajęty. Ponieważ potrzebnych jest 42 punkty, a punktów jest 40, mamy 42 punkty na 7 osób, no to można wziąć albo 6 czołgów, albo 7 czołgów 6 poziomu, albo jakoś to rozłożyć. Ponieważ czołg 8 poziomu jest lepszy od czołgu 7 poziomu, zasadniczo im wyższy poziom, tym lepsza maszyna. Zasadniczo gra się na 5 czołgów 8 poziomu i 2 czołgi 1 poziomu, tak jak nasi przeciwnicy. W tym momencie udało nam się zabić obu ich zwiadowców w Tailen Kanigamach. Prawdopodobnie najlepszym czołgu 1 poziomu do tych bitew, ponieważ ma pierwszy duży zasięg widzenia. Chyba jest minimalnie gorszy od LOL Traktora. Po drugie jest dość mobilny, a po trzecie jest najbardziej niewidzialnym czołgiem 1 poziomu. To jest grany. I straciłem masę HP. AMX ELC, którym tu się poruszam, nie posiada pancerza. Więc jeżeli strzela do nas taki karabinek automatyczny jak ten Kanigam, to nas przebija. A jak nas przebija działko, które strzela tak szybko, to już po chwili będziemy mieli masę obrażeń modułowych. Takie szybko strzelne działka mają zazwyczaj spore obrażenia dla modułów. Co to oznacza? Że nam coś zniszczą. W tym wypadku mnie podpalono. Szczerze mówiąc, to jakaś bardzo dziwna podpała, ponieważ ani nie mam uszkodzonego zbiornika paliwa, ani silnika, a nie naprawiałem, więc szczerze mówiąc byłem zdziwiony. Ruszyłem środkiem, w tej bitwie rozstawiał paje. Podjechałem tutaj, zaświeciłem wrogiego Isaczego. Minas i Stedar w swoich ciężkich maszynach sprzedali mu pocisk albo dwa. Na razie teoretycznie jest 2-0 i mamy niewielką przewagę. No, nawet mamy coraz większą przewagę, biorąc pod uwagę to, jak oni są obici. Ale jeżeli ktokolwiek do nas padnie, no to natychmiast oni zyskają przewagę. W tym momencie ja i ICU, który tutaj jechał M5 Stewartem, mieliśmy za zadanie skupić na sobie uwagę tych czołgów 8 poziomu, a Paje na spółkę z Afarafim, Paje w AMX-ie 1390, bardzo popularnym w tym trybie czołgu, i Afarafi w Panterze drugiej, która zasadniczo nie jest czołgiem lubianym na e-sport. Ale gramy tym, co mamy. Elcakiem też się zazwyczaj nie gra. Więc na spółkę załatwili tę 32. Nasza przewaga wzrasta, już jest 3-0. Im zostało 4 graczy. No i są praktycznie ślepi. Nie mają żadnego zwiadowcy. Same czołgi ciężkie i niszczyciel czołgów. Tego właśnie przydaje się AMX 1390. W ogóle jest klasyczny zestaw chyba, nie wiem, 7, może 8 czołgów, które są najczęściej grane w takich bitwach. 7x7, format ESL. Różnie się to nazywa. Teraz pewnie to będą ludzie nazywać bitwami drużynowymi. Do klasyków zalicza się T1 Kanigam, o którym już mówiłem. Dwóch Francuzów, AMX 1390 i AMX
50-100. Dlatego, że są magazynkowcami, mają 6 pocisków. Na jeden magazynek mogą zniszczyć czołg równego poziomu, więc są najbardziej efektywnie wykorzystującymi punkty czołgami. Do tego dwóch Amerykańców. Mamy T-69, najszybciej strzelającego magazynkowca w World of Tanks. Oczywiście magazynkowców, które robią większe obrażenia. Taipaje wykańcza Ferdynanda. W ogóle zwykle się nie gra niszczycielami czołgów w takich bitwach. I udaje mi się ukraść killa. Zawsze miło. Na drugim końcu mapy Stedar z Minasem poradzili sobie z Isem trzecim, no i zostało ich już tylko dwóch. Tutaj próbuję złapać jakiś przestrzał na T-34. Ja się zorientowałem, że ten i trzeci do mnie celuje, więc nie chcę przede wszystkim oberwać. Tak od przodu mi raczej nie przebije. Więc się cofam. Drugim amerykańskim czołgiem, który jest bardzo często grany w takich bitwach, jest T-71. Dlaczego T-71? Po pierwsze, to jest małe. Po drugie, to jest najlepszy czołg, który możesz mieć za 7 punktów. No i po trzecie, czasami kosztuje 7 punktów, czyli możesz wykorzystać 2 punkty poziomu, a nie 1. Przed zmianami w artylerii częste było branie zamiast jednego T1 Kanigama i jednego czołgu 8 poziomu, T-71 i Bizona, czyli artylerii drugiego poziomu. Obecnie artylerią raczej się nie gra. Tutaj strzał drugi na dobitkę i strzał trzeciego nie ma. W tym momencie załatwiłem już 2 czołgi 8 poziomu. Oprócz tego T1 Kanigama, który mi zadał najwięcej obrażeń. To była w ogóle moja porażka, że nie użyłem tam granicy dość szybko. Byłem pewien, że ją kliknąłem, ale nieważne. Kolejnym klasycznym czołgiem tego formatu jest IS-3. Rosyjska bestia. Pancerz, który potrafi odbić wszystko, jak ma dobry dzień, lub nic, jak ma gorszy dzień. Tutaj udaje mi się jeszcze ukraść killa na T-34, która nie jest typowym czołgiem. No i to chyba kończy ten odcinek. Jeżeli chcecie, żebym pokazywał więcej bitew drużynowych, no to napiszcie w komentarzach. Może coś jeszcze o nich opowiem. Trochę oglądałem Esla. Ale to raczej, no powiedzmy, specjalistą nie jestem. Piszcie, czy mam to pokazywać, czy skupić się na normalnych randomkach w WoCie. Chociaż i tak pewnie będę pokazywał, jak mi wyjdą jakieś dobre bitwy. To koniec i cześć.